Mistrzostwa Europy w triatlonie Olsztyn 2022 już w ten weekend. W dniach od 27 do 29 maja Olsztyn będzie triatlonową stolicą Europy. Na Warmii i Mazurach wystartują czołowi zawodnicy ze wszystkich europejskich krajów. Blisko 1000 zawodników plus obsługa, plus menadżerowie, plus trenerzy, około 2500 osób zjechało do Olsztyna. Tej sportowej uczty nie można przegapić. Na terenie CRS-u Kiel triatlon zagości już po raz 10, a Mistrzostwa Europy będą wyjątkowym zwieńczeniem triatlonowej tradycji na Warmii i Mazurach. My bardzo się cieszymy, bo to jest znakomita promocja miasta, regionu, tego miejsca. Samorząd województwa wspierał, wspiera i będzie wspierał tego typu przedsięwzięcia. Przez ostatnie 9 lat nad jeziorem Ukiel odbywały się zawody dla amatorów Elemental 3 Series, a od 4 lat Puchar Europy w triatlonie, który na stałe wpisał się w kalendarz Europe Triathlon. Że z naszej strony nie było ani chwili zawahania, bo jeśli chodzi o organizację triatlonu. W konferencji udział wzięli również triatloniści, którzy opowiadali o swoich przygotowaniach. Moim celem przede wszystkim jest to, żeby wszystko zagrało. Ja mam nadzieję, że wystartuję również szczęśliwie i dobrze w Olsztynie. Także tak, lubię Olsztyn. Każdy toczy wojnę, każdy toczy swoją walkę na swoim froncie, gdzie jest w stanie, i nasi sportowcy jest tego przykładem. O tytuł mistrza Starego Kontynentu w Olsztynie powalczą zawodnicy elity U23, juniorów, age group, jak również paratriatloniści. Olsztyn ratuje życie. Stolica Warmii i Mazur od lat chętnie angażuje się w pomoc pacjentom cierpiącym na nowotwory układu krwiotwórczego. Znalezienie bliźniaków genetycznych nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie miasta i jego mieszkańców. W naszym mieście ponad 180, dokładnie 185 akcji promocyjnych upowszechniających honorowe krwiodawstwo szpiku miało miejsce. Jedna z akcji zorganizowana w Olsztynie była dedykowana Bogdanowi Hiszpańskiemu, który walczył z ostrą białaczką szpikową. Od momentu rejestracji, od momentu, kiedy przez Radę Medyczną zostałem zakwalifikowany do przeszczepu, to do czasu, kiedy miałem ten przeszczep, minęło 3 miesiące. Na swojego dawcę czeka 13-letnia Oliwka, która walczy z ostrą białaczką szpikową. W związku z tym do rejestracji zachęcała jej ciocia Agnieszka. To jest dla nas dosłownie chwilka, a dla kogoś całe życie. Pochodzący z Olsztyna potencjalni dawcy szpiku to ponad 12 tysięcy osób. Faktycznych dawców szpiku jest 97. Wśród nich jest Kazimierz Rokicki, który podkreślał, że pobranie szpiku nic nie boli i nic nie kosztuje. Byłem na chorobowym na 2 tygodnie i szpik z powrotem wrócił do swojej normy, co muszę zaznaczyć, że przez Fundację DKMS jesteśmy kontrolowani. Już 28 maja między godziną 10 a 18 przy scenie staromiejskiej olsztynianie będą mogli spotkać się z Fundacją DKMS, by dołączyć do grona potencjalnych dawców.